zbliża się najlepszy dziś z reprezentantów Polski. No co się dzieje właśnie? Panie Piotrze, co się działo dzisiaj? A co się miało dziać? No co się działo w powietrzu? A no działo się, no tam leciałem, postawiłem dziś na szybkość. Na szybkość postawiłem. Myślałem, jak przelecę szybko, tam będzie ciąg, to odlecę. No ale brakło mi wysokości. I brakło ciągu trochę chyba. A nie, ciąga tam miałem, bo tam nie było źle. Tam w drugiej fazie było, ale nadbólowo, ojej. No było niziutko. Trener chwalił, czy coś tam zganił raczej? Chwalił, no, co miał robić? Musiał. Nie, powiedział Piotrek, dobrze, ale... No, zawsze jakieś rezerwy są, no, tymi nartkami już tam wyciągałem, ale to wiadomo, no, zawsze dobrze jakieś mieć rezerwy, no, jeszcze do Finlandii, jeszcze schudnę, to już dopiero będę latał. Niemniej mam takie poczucie, że ty z dnia na dzień rosłeś, w piątek było najsłabiej, wczoraj było fajnie, dzisiaj też jest szóste miejsce, czyli początek sezonu na plus. Piąte, przepraszam. No. Znaczy tak, jeszcze no, no brakło mi jeszcze ze dwa dni i bym wygrał, no tak, ale to spokojnie, no sezon się zaczyna, także jeszcze jest czasu na rozkręcenie się, następna Finlandia, no tam trochę pojedziemy, trochę nam tam zostało kilometrów, ale będziemy walczyć, no także no się już... Pomalutku może we Finlandii się już człowiek tam rozkręci elegancko. No dobrze, niech się tak rozkręca, to powiedz na koniec, czy dzisiaj też jakieś oświadczenie chcesz wygłosić, czy już na tym zakończymy? Tak, chcę wygłosić orędzie. Proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy nie mogli przyjść, szkoda. Tak jest, bardzo szkoda i widzimy się w Finlandii. Tak, do zobaczenia w Finlandii. Zobaczenia. Jak nie zachoruję.